Witam wszystkich. Dzień dobry. Witam wszystkich na kanale Lotowanie Andrzeja. Jestem dzisiaj na targu w Radomiu przy ulicy Lubelskiej 65. Ciekawy też jestem, co proponują hodowcy. Myślę, że każdy coś znajdzie dla siebie. Zapraszam na film Startujemy. Nagrywam w tej chwili gołębie Tomka. To jest czajka chyba, tak? Czajka czarna. Ale nie wiem, co ile kosztuje miód. 50 zł. Kolega Tomek też ma miód. Tu też nie znam ceny, dryjerek, budapeścik. Budapeszczy są, Budapeszczy przeważnie. Tu jest koroniaty żołob, wylocik. Gołębie Tomka cały czas nagrywam, ale kolega Tomek poszedł gdzieś, mu je zakupy robi. Cześć Paweł, cześć, dobrze Cię widzieć. Gołębie tutaj Tomka, bo też coś potrzebował. Tu też już tylko zostały żałobnik, pasiak. A zaraz zapraszamy do kolegi Tomka, jakby coś. Mam takiego pawika. Ile taki pawik? Co to jest ten pawik? Samiec. Kosztuje? Dwie deszki. To koroniata fajna, wizytka, wyloteczka. Ile to koroniata? Cztery deszki. A winerki? Po 2,5 deszki. Po 2,5 deszki. Mamy bocianki. Pożyste są te bocianki? Tak. I kosztują? Stówka. Stówkę. Ceni. Cena, ceni się stówkę. Tak. Do worka. Tak jest. Można z kolegą cenę tutaj negocjować. Jaśniaczki, to pójdzie, są dościągowe. Od stówki do 60. Od stówki do 60 zapraszamy do kolegi. Proszę zobaczyć, jak się gołębki prezentują. Od 60 do stówki. Kolega tutaj przywiózł dzisiaj indorka. I taki indorek, i co on kosztuje? Półtorej stówki. Półtorej stówki. Także w Radomiu tutaj też można indyczka kupić, nie tylko w Zwoleniu i Jedlisku, ale w Radomiu też koledzy przywożą. A te jaśniaczki, koleżko, po ile tutaj? Po 30 zł mam takie jaśniaczki. Dzisiaj widzę na białych ogonach, widzę. Na białych ogonach wszystko, nie? A chyba, że jeno tutaj, tak słabo widać. Po 30 zł. Takie krótkie jaśniaczki. Po ile te jaśniaczki? Po 20 zł dzisiaj w Radomiu, naprawdę koledzy dopisali. Targ jest duży. Mrozu nie ma dużego, 2 stopnie. I nie pada, nie? Tak miało padać wszędzie, a w Radomiu nie pada dzisiaj. Zapraszam i to do Jedlińska. Też jest rynek w drugą, czwartą niedzielę. Dzięki. Tu mam takie perłówki, widzę, ściągowe wszystko. A tu jest żałobnik, ładny karpiaczek jest tutaj, też ściągowy. Ale nie wiem, co ile kosztuje. Taki Mirek, te widymki żółte, ten czy czerwony, żółty? Znaczy to jest jeden widymek, dwie dyszki, wyszwanczka. Wyszwanczka, proszę bardzo, wyszwanczka. Ile Mirek, ta wyszwanczka? Trzy dyszki. Wszystko po 50 zł, proszę bardzo, mam ci takie gołąbki, proszę. Zobacz, jak się gołębki prezentują. Żałobniczki. Żałobniczki łapciate. Proszę bardzo, po 50 zł za sztuczkę. Takie mamy gołąbki. Żałobniczki, proszę bardzo. Dzisiaj w Radomiu mamy bardzo duży targ, nawet w przymrozie. Ale weszła mi samica. A Budapeszczy po ile? Takie łapcie. To samo po 50 zł. To też mamy. I czajki też po 50? Nie. Też wszystko po 50 zł, kolega to ma. Proszę zobaczyć. Nie, właśnie kurwa, ale... Wszystkie żałobniczki tutaj po 50 zł za sztuczkę. Nagrywam w tej chwili gołąbki pana Daniela. Proszę bardzo, takie kingi. Ma pan Daniela też z rana. Panie Danielu, można przejść te kingi ile? 120 zł, rysi parka. 140. 140, a te kingi, te czerwone? 120. Tu mamy nyweczki, po ile? Po 20, tutaj wywrotki? Po 20. Te mulemansiki, panie Danielu? Po 10 zł. Po 10 zł, wszystkie te gąbki, po 10 zł, gąbki pana Daniela nagrywamy. A to do bocianki, panie Danielu? Po 15 zł. Po 15 zł, zapraszam do pana Daniela. A te żałobniczki, tutaj te wyszwanczyki, tak od do? Po 30 zł. Po 30 zł, po 20, a tutaj tak mniej więcej pawik fajny. 40 zł. 40 zł. Widymki, proszę zobaczyć, jak widymki się prezentują, to czerwono od do? 50-70. 50-70 zł, a ten winerek to co to jest? Samczyk. Samczyk? A tutaj te potrzeby to co? Wasze? Wszystko? Też pana Daniela to pocztowe i tak od do? Po 25 zł. Po 25 zł. Z kartami czy bez? Bez. Bez kart po 25 zł. Proszę bardzo, takie pocztowe.
To nagrywam go i Marka. Marek tutaj, tutaj w szklateczce, to powie do mnie więcej. Wszystko po trzy dychy. Wszystko po trzy dyszki. Zapraszam do kolegi Marka, jakby też coś potrzebował. Namiar jest po trzy dyszki, to i widymki Marek też po trzy dyszki, tak? A czajki masz żółte? Czajki po 120 zł. A 120 zł to jest szczuka czy para? To są samiec i samica. I tam samczyk jeszcze jeden jest. Aha, a czajek nie masz młodych? Starych? Masz czajki stare w ogóle? Ale w domu mam. Ale nie do słuchania. To są z tego roku. A to jasne, chwilę pogadam zaraz. A te jasne? Po 4,5 dyszek. 4,5 dyszek. A te Budapeszcie jeszcze też? Idę po parka. Słówkę parka. Nie. Ten bocianka to co to jest? Sabiczka. Kosztuje? 3 dyszki. 3 dyszki. A tak jest fetka, ileteczka fajna. I ona kosztuje? Ona 3 dyszki. 3 dyszki. Zapraszamy do Radomia. Mam takie jaśniaczki ściągowe. Pójdę koleżko, takie jaśniaczki? Proszę bardzo. Po ile one były? Po 50 zł, proszę bardzo, ale z kolegą można to negocjować cenę. Wiedeński czarny, to ty też wiedeńskie czarne, to już widzę koroniaty winerek. Chłopcze, a ty zakonnik, wiem kogo są te. Poszedł. A to taki starszy facet, w takim moim wieku. Starszy, no starszy, młodzież podstarzała. Winerki, no. To gołąbki pana Zygmunta, ale pana Zygmunt. Tu mam taki karpiaczek. Jaśniaczki, proszę bardzo. Pasiaczka, wroteczka, ale nie wiem, czy je te gołąbki, bocianki są. Pasiaczek. Tu mamy ciemne. I czarne, i takie ciemne, ale nie wiem co, ile kosztuje, nie znam ceny. Bo też nie ma właściciela. Nagrywam głębi Sławka, jeśli właściciel kolega znalazł. Proszę bardzo, ten pasiatek, to co to jest, Sławek? Samczyk. I co on kosztuje? 120. 120, proszę, taki samczyk. Nie, cię mnie łapi. A te perłowe? Po ile? Będę miał w ogonach? To jest jeden jest samczyk, 80, a samiczka 50. 50? A Sławek, a tutaj te bociany, tutaj po ile za sztukę masz? Stówkę za sztukę, tak? A jasne? Też tak, 180. 100 zł, 80 zł ze Sławkiem, można cenę negocjować. Najmiar do Sławka jest. A tu są takie kluciaczki w lociki. Kolega Sławek ma. Po ile to jest? Jasne? 40. Po 40, a ten karpiat jest fajny, tylko blady ma karpy, ale taki wyższak widzę. I co to jest, samczyk? Samiczka. Samiczka, taka fajna samiczka. Samiczka. I, ale taka żywa, fajna. I co ta samiczka kosztuje? A to żałobne, co to masz tutaj, ten korniatę? Samczyk, ale to widać tegoroczny młody. To jest też jasna, krótka, fajna. Samiczka. I ona kosztuje, to samiczka jasna? 30. Nie ma, ale to jest belgijski. Tak, ja wiem. Tu mamy takie budapeszki. Dzisiaj przy sobocie, proszę bardzo, i pocztowe. No i co? Coś wpadło. A taką jasną kupiłem tam od... O, to jest ptaszek. Koroniaty, tak, koroniaty budapeszcze, kiedy kosztuje? Parka, samczyków. Parka jest, trzy dyszki. Proszę bardzo, koroniata, trzy dyszki, ale gąbki się prezentują. Proszę zobaczyć, jak stoją na baczność. Naprawdę, bardzo takie błyszczaczki. Ja widzę, jak gąbki tak się myślące są. Myślące z charakterem. A te jasne? To jasne, jasne miałem wiązane. Trzy dyszki. A perłowe? Perłowe 50 zł. 50 zł za sztukę, rozumiem. Za sztuczkę, no bo są takie ściągowe, widać wiloczyki. Fajne, zapraszam do Radomia. A ten białogłąb to jest bez fartuszka czy z fartuszkiem? Ten z kuperkiem, ten samczyk? On łapany jest tam. Łapany. Ale ma kuperek, widać, tak. Jest chyba ten. Taki lekki kupereczek. Tu mam takie pocztowe, ale nie wiem co ile kosztuje, nie ma właściciela. Na razie też hodowcy z rana to latają, kupują. Tu budapeszków jest, budapeszki koroniate, nie znam ceny. Czajeczka taka czarna. Nie wiem co ile kosztuje. Kolego, twoje? Moje. O, to powiedz, te budapeszki to są parka parzysta, jest? Parka parzysta. To czyli samic i samiczka, tak? Ożenione. Ożenione, dobrze. I kosztują ile? 4 dyszki. A ta czajka czarna, co to jest? Samczyk. I kosztuje? 4 dyszki. I ten karpiaczek? Samczyk. A nie masz może tych czajek żółtych albo czerwonych w domu? Nie mam. Nie masz. Trzeba to po ile? Po dyszku. Po dyszku. A tu jest też taki andalus chyba. Andalus jest sam. To jest andalus. O, właśnie ten samczyk, tutaj andalus, samczyk. I on kosztuje więcej niż dyszkę. 4 dyszki. 4 dyszki, a reszta po dyszku. Dzięki. Te pocztowe tutaj po ile tak mniej więcej? Pocztowe to są pana Kazia po 10 zł. Po 10 zł. A te tutaj te jaśniaczki krótkie, o, fajne.
No jaśniaczki króciutkie. Po ile on te jaśniaczki? 20 zł, po 20, po 15. Po 20, po 15 zł można z kolegą tutaj negocjować? Negocjować można. Można w Radomiu, to można ceny negocjować. Śmiało, tak, proszę bardzo. Tak. Jak się goń prezentują, na przykład to jasne na ciemnym fartuszku, ale bystrzaczki takie wszystkie gołąbki. A te białe pocztowe? A to są białe pocztowe, nie są staropolskie, to są. To są te białe staropolskie? Nie. Staropolski, tak. Tu jest samczyk staropolski, tu jest... Samiczka staropolska biała. Samica tamta biała jest, samiczka. Też. I takie te staropolskie, te białe, to tak, po ile... To są tak... po 40 zł 50 za sztukę. 50 zł, 45 zł za sztukę. Zapraszamy do kolegi. A tutaj to Jewidymka i Wiedeński. Jewidymka i Wiedeński jeden, tak. Samczyk i tam Wiedeński, ile kosztuje? No 50 zł. 50 zł. A te pocztowe to siwe? A te pocztowe siwe po 10 zł. Po 10 zł. Zapraszamy do Radomia. Jest, tylko w Radomiu takie gołąbki tak, mamy. Tylko w Radomiu, tak. Nigdy nie. Jeszcze nie widziałem właśnie tych, że te właśnie te białe, te staropolskie są białe tak samo. No, białych to ładne. Staropolskich jest bardzo trudno, ciężko są białe. A ten biały to jest samczyk, czy sobie to poparka? Jest, to jest sam, stan greniasty jest kras, jest samczyk, no. A biała jest samiczka tutaj. A, tak biała samiczka, a tam też jeszcze staropolskie, czy jest białe tylko... Białe są, ale to są... To a to? A to białe to też jest... To białe, nie, no. To jest mieszanka. Mieszanka. A te białe tak po ile te białe pocztowe? Te białe pocztowe są po 20 zł. Po 20 zł. Zapraszamy do Radomia. Zapraszamy do pana Andrzeja zezwolenia. Tutaj po akcesoria, wszystko po klateczki. Pan Andrzej nie pęka, mrozu się nie boi. W każdą pogodę. Witam panie Andrzeju. Zapraszamy też do zezwolenia. Wszystko to dla głębi, dla kur. Pan Andrzej wszystko posiada. Proszę bardzo. I gryty, i gotowe po prostu zboże. Zapraszamy do pana Andrzeja, do pani Pauliny. Zapraszamy też do pana Tomka z Lipska. Wszystko co dla gołębi, dla kur, pan Tomek też posiada, klatki, wszystko. Dziękuję wszystkim za oglądanie filmu, za subskrypcję, za komentarze, za łapki w góry, pozdrawiam, do zobaczenia, hej, hejka. Też, pan Tomek też w Lipsku dostępny jest, wszystko dla kur, dla kaczek, co potrzeba. Wszystkie akcesoria, klatki, wszystko jest.